Dzisiaj, po kilku latach, spotykamy się ponownie z naszymi studentami, tym razem w roli poligeniuszy. Kilka lat temu zostali ambasadorami naszej marki i jak widać, przez te kilka lat świetnie reprezentują Politechnikę Opolską w regionie, ale i w całym kraju w ramach promocji. Dzisiaj opowiedzą nam o swoich karierach, o swoich pasjach i o tym, jak potoczyło się ich życie po zakończeniu tej wspaniałej przygody, jaką były studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Bardzo cenię sobie doświadczenia zdobyte na Politechnice Opolskiej, szczególnie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Szczególnie uważam, że warto brać udział w takich inicjatywach, na przykład jak sesja, w której miałam okazję uczestniczyć. Zostałam o to poproszona i bez wahania oczywiście zgodziłam się, żeby reprezentować Wydział. Było to świetne doświadczenie, przede wszystkim jeśli chodzi o pracę przed kamerą, bo nie miałam wcześniej takiego doświadczenia, a poza tym mogliśmy poznać się wśród zespołu i mogliśmy pospotykać się również później. Jakieś tam relacje przetrwały do dzisiaj, także jest to bardzo wartościowe. Każda taka inicjatywa, udział w czymkolwiek, co jest więcej niż zajęcia, daje nam możliwości rozwoju, poznawania swoich granic i właśnie wychodzenia poza te granice. Dlatego uważam, że każda osoba powinna to robić. I tak myślę, że dało mi to więcej pewności siebie. Dla nas ta sesja nie była tylko czystym wizerunkiem i udostępnieniem swojej twarzy dla Politechniki Opolskiej. Była to też świetna zabawa, podczas której trochę bardziej się zorganizowaliśmy, bo jednak większość nas jest z różnych kierunków. Ja jestem z zarządzania, Piotr jest z ekonomii i dzięki temu trochę lepiej się poznaliśmy, spędziliśmy bardzo dobry czas i też są to rzeczy, które pozostają na zawsze. Więc patrząc na przykład teraz na przystanek, na przykład Dworzec, gdzie są nasze zdjęcia, czuję po prostu ogromną dumę, że to zrobiliśmy. Pamiętam to, że przyszła pani Małgosia Adamska, żeby pokazać prawdziwe twarze studentów. I z racji tego, że ja lubiłem się troszeczkę angażować w życie studenckie, pomyślałem, kurczę, czemu nie, świetny pomysł. I wtedy tak zaczęliśmy całą tą przygodę z tą sesją zdjęciową. A teraz dla mnie to jest totalna pamiątka, ponieważ dzisiaj, 6 lat po zakończeniu studiów, idę sobie ulicami Opola i dalej widzę swoją twarz na przystanku. Więc to jest takie całkiem sympatyczne doświadczenie, które zostało na wiele lat do przodu.